Siema, wrony cały czas siedzą na tym polu, niedawno zasianym. Mam tutaj fajny arsenał, przyszedł. Jadę ich trochę postraszyć. Kilka dni, jeszcze przed kiełkowaniem. Później będę zakładał, tak jak ktoś pisał, to jest dobry pomysł, jakąś kurtkę jaskrawą, bluzę, cokolwiek, jak będę jeździł straszyć. I na końcu zostawię właśnie takiego stracha na wróble z tą kurtką, albo dwa, żeby wiedziały, że tam ktoś ten jest. O, widzę lata. Nie wiem, czy wjadę. Tam coś grzebane było. One normalnie grzebią, skubane. Próbują grzebać. Są świeżo grzebane ślady w pasach sianych. Myślałem, że nie są w stanie wydłubać gołego ziarna z gleby. Nie widać teraz żadnej. Przyjdziemy się zobaczyć, co tam się dzieje. Czy są jakieś ślady po grzebaniu jeszcze? Tam widziałem, były ze trzy. Na razie odpalam papierosa, a nie petardy. Ja zostawię ten sznur, strzela 6 godzin. O, tam coś odleciało. To dziki. Chyba tędy chodziły, to jest ślad dziko. Lecica. Nieźle. O, śrubę znalazłem. A, to zerwana śruba z agregatu. Do grubela, nie? O, widzicie? Kopały tutaj. Nie dokopały się, bo to jest 7 cm zasiane głęboko. Może się zniechęcą dzięki temu. Bo tutaj tydzień nie będzie nic schodzić. Dobra, zostawiamy sznur tutaj. Niech sobie regularnie tutaj stuka dzisiaj do nocy. Przejdziemy przez pole zobaczyć, co tu się działo. Idę, bo tam mi talerzówka podskoczyła, jakiś kamień jest, zobaczę przy okazji, co to jest. Może podjadę, wezmę na Forda. O, dowód rzeczowy numer 1. No, na Forda. Ciekawe, jak ja go zaniosę na Forda. Ja nie wiem, czy to nie był słupek, bo jest zaciesany. No nie widać ptaszysk. Zobaczymy, jak ziarno zasiane.
Chociażby tyle, aż te, a nie, tu już jest. Wyleciało. Dwa wyleciały nawet. Nie zauważyłem. Kiełkuje. Nie ma prawa jeszcze kiełkować, bo jest za wcześnie. Siane zaledwie kilka dni temu, dopiero spadł deszcz. Niech sobie będą. Tu chyba kukurydza schodzi. Stara jeszcze. Przetalerzowana. Gdzie zostawiłem ten sznur? O, tutaj kolejny dowód rzeczowy. Piórko. Tutaj się tli. Dopiero za pół godziny ma strzelić. Pierwszy raz. Nie będziemy oczywiście tyle czekać. Chyba że spadnie deszcz, to zamoczy. Ale chyba nie powinno padać. Tam pod końcem pola do mnie dzwonił sąsiad, pozdrawiam Adam, że było 500 sztuk. Potrąbił trochę na nie, odleciały, ale odleciały bliżej tutaj. Z tym, że one, kurde, no wątpię, żeby dały radę wygrzebać ziarno. Zwłaszcza, że one nie wiedzą, w którym miejscu on jest. Chyba że są takie mądre, że wiedzą, że w pasach. Ale myślę, że nie dałyby rady wygrzebać, nawet choćby chciały, póki kiełka nie puści. O, widzicie? Dziobane. Tu i tu. I tu. Kolejne próby i dalej na tym samym rządku. Czyli one wiedzą, że rządek trzeba atakować. Tam dalej to samo. I to jest świeże, dzisiejsze. Srane. Widać, że one tu wrócą. Nie odpuszczą tak łatwo. Tu kolejna. Tu. Raz, dwa, trzy. Kolejna. 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 I tak dalej. Tu, tam. Żerowały. Nie wiem, czy one szukają robaków. Tutaj. Dobra, spadamy. Trzeba będzie te pole odwiedzać regularnie.